w ostatnich dniach na sąd Boży poszła Tina Turner. Pan Jezus ją już sądził. Jest albo w niebie, albo w piekle, albo w czyśćce. Z czyśćca jest droga do nieba, piekło jest już. Albo jest w niebie, albo w czyśćcu, albo w piekle. Odpowie owa damulka, 82 lata czy 3, jak umiera, za wszystkie swoje piosenki, których obdarzona wielkim talentem Bożym, promowała typ kobiety, który jest typem przeciwnym czystości, skromności Matki Najświętszej. Jako stara baba potrafiła w miniówkach jeszcze występować z młodymi facetami, którzy przed nią na kolanach chodzili. Odpowie za to przed Bogiem, za nieczystość, której sama uległa i którą promowała za pieniądze. Przyszła kryska na matyska, stanęła przed sądem Bożym, nie przed żadnym sądem Buddy, żadnym sądem jakichś nieokreślonych sił. I za wszystko to, co uczyniła niegodziwego, odpowie przed Bogiem. Odpowiedzą też ci, którzy się ze swojego życia nie chcą rozliczać. Żyjemy w czasach, w których przychodzi nam patrzeć. No już część bohaterów lat 60. poumierała. Ci, którzy tamtego czasu byli młode chłopaki, jakieś tam w The Beatles, to nie wiem, czy to Lennon tylko umarł, czy jeszcze tam inni, ale jak żyją, to możecie na nich zobaczyć. No trzymają jakąś tam dietę, ale siwe włosy, tutaj będą takie poliki, takie nadmuchane, no po prostu jak trupy, tak? Popatrz na panią Marylę Rodowicz, jak będzie żyć, to za 10 lat będzie wyglądać jak po prostu szkarada. Już tak wygląda, co za 10 lat. A w którymś momencie tak jak Tina Turner stanie przed sądem Bożym. I widzimy, jak to pokolenie rewolucyjne lat 60., 70. zamienia się póki co w takie pełzające trupy. Ludzi, którzy pisali piosenki, teksty bezbożne, muzykę bezbożną, sami żyli na sposób bezbożny, z narkotykami, z alkoholem, odpowiadają za rozwiązłość pokoleń tamtej młodzieży, stają przed sądem Bożym. Śmierć unieważnia ich życie. Gadanie, twoja pamięć będzie trwała wiecznie. Nie, twoja pamięć będzie trwała tak długo, jak długo będzie... Będą trwać ludzie, którzy pamiętają. Nie muszą pamiętać wiecznie. Zresztą, co znaczy wiecznie w przypadku Ziemi? Do końca świata. Więcej. Prawdopodobnie inaczej. Na pewno w niebie piosenek Tini Turner nie będą śpiewać. Aniołowie nie będą tych śpiewów nucić, chyba że w piekle. Ta muzyka się będzie nieść. W związku z tym na naszych oczach dokonuje się rozrachunek z bałwanami, idolami lat 60. w dziedzinie od chociażby piosenki. Śmierć stanowi cezurę. Przyszła kryska na matyska. Przyjdzie kryska i na nową mszę. Spocznie w grobie jak truchło Tiny Turner. Już nic po miniówkach, już nic po szpilkach, już nic po wygibasach, już nic po facetach mizdrzących się do podstarzałej gwiazdeczki. Talenty, które miała od Boga, głos zmarnowała. Zamiast śpiewać dla chwały Bożej, śpiewała dla pieniędzy i chwały ludzi. Przyjdzie kryska na matyska, na nową mszę, na modernistów. Ten czas jest coraz bliższy. Jest bliski. Jest wnet.